Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, tak, przepraszam, przejrzałem sobie trochę wpisów pod ostatnim nagraniem z wczoraj. No i tak jeden z katolików prosił mnie, żebym się odniósł do wczorajszego nagrania pastora Chojeckiego o tym, że Eucharystia nie jest biblijna. No i po tym wpisie widzę, że się tam rozwinęło trochę to korespondowanie w dużej mierze o Eucharystii, tak? Najświętsza ofiara. No oczywiście ja sobie wysłuchałem tego nagrania, Którędy do nieba, z wczoraj pastora Chojeckiego, no i to jest cały wywód, że ofiara mszy świętej została raz złożona na pamiątkę, czyli wspominamy. Moi drodzy, najświętsza ofiara. Zobaczymy sobie owo to słowo pamiątka. Oczywiście to już jest enty raz powtarzane, ale zobaczymy sobie, dlaczego. Zrobimy sobie pewne takie porównania. Jak rozumieć słowo pamiątkę, że wspominamy? No właśnie, Księgę Kapłańską i tutaj protestanci leżą. Rozdział 2, wiersz 2 mówi: potem przyniesie ją do kapłanów, synów Araona. Kapłan weźmie pełną garść najczystszej mąki razem z oliwą i ze wszystkim kadzidłem i zamieni w dym na ołtarzu jako pamiątkę, jako ofiarę spalaną, miłą woń dla Pana. A więc czym jest pamiątka, jeśli nie ofiarą? Czym jest ofiara, jeśli nie pamiątką? Widzimy tutaj, że mówi tutaj Mojżesz o pamiątce w kontekście ofiary. Za chwilę sobie przeczytamy coś jeszcze mocniejszego, też z Księgi Kapłańskiej. Tak, więc zamieni w dym na ołtarzu jako pamiątkę, jako ofiarę. A więc Chrystus mówi: to czyńcie na moją pamiątkę. Nie mówi: wspominajcie to sobie, to co zrobiłem. Tylko mówi to w kontekście półtora tysiąca lat, praktycznie tak, od Mojżesza do Chrystusa, czyli przez 1500 lat. Izraelici, ponieważ żyli w tym systemie ofiarniczym, wiedzieli, co to jest ta pamiątka. Nam pamiątka to się kojarzy właśnie, o, że tam pamiętamy sobie coś, tak? Tam pastor Chojecki mówi, że w każdą rocznicę bitwy pod Grunwaldem jest ta inscenizacja, tak? Że się tam tłuką krzyżacy z Polakami, no i oczywiście wygrywamy, nie? No ale przecież to nie jest ta prawdziwa bitwa, tylko inscenizacja na pamiątkę tego, co się wydarzyło 600 już 11 lat temu. Tak. Tylko że to się nie aplikuje do Eucharystii. To nie o taką pamiątkę chodzi. Bo mówi tutaj Księga Kapłańska o pamiątce w kontekście ofiary. W tym samym drugim rozdziale, wiersz 9. I tutaj zobaczymy sobie pewien element Eucharystii, jeden z najpiękniejszych. Znaczy cała Eucharystia jest piękna, ale tak. Wiersz 9, drugi rozdział. Kapłan podniesie z tej ofiary pokarmowej pamiątkę i zamieni w dym na ołtarzu jako ofiarę spalaną. Tak? A więc kapłan podniesie z tej ofiary pokarmowej pamiątkę. Podniesie pamiątkę z ofiary i zamieni tą pamiątkę w dym jako ofiarę spalaną na ołtarzu, jako miłą woń dla Pana. Tak? A więc jest ta miła woń dla Pana. Pamiątka jest ofiarą. Pamiątka jest nierozerwalnie związana z ofiarą, a ofiara z pamiątką. I w tym kontekście, i tylko w tym kontekście starotestamentowego rozumienia słowa pamiątki należy rozpatrywać słowa Chrystusa: to czyńcie na moją pamiątkę. Widzicie tutaj związek?
Za chwilę sobie zobaczymy coś jeszcze, tak? I teraz, moi drodzy, kapłan podniesie z tej ofiary pokarmowej pamiątkę. Dalej, 10. Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej, będzie należało do Araona i jego synów. To jest najświętsza część z ofiar spalanych dla Pana. Najświętsza część podniesie, tak? Z tej ofiary pokarmowej pamiątkę. Najświętsza część, moi drodzy, jak wygląda Eucharystia? Czyż nie ma podniesienia po przeistoczeniu przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie? Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, właśnie to jest to najświętsza część ofiary. Chrystus. Tak? Więc widzimy tutaj tą miłą woń dla Pana, jako pamiątka, ofiara, jako ofiara, pamiątka. Jeszcze raz, kapłan podniesie z tej ofiary pokarmowej pamiątkę i zamieni w dym na ołtarzu jako ofiarę spalaną. Tak? Jako miłą woń dla Pana. Teraz przejdźmy sobie na sekundę do listu do Efezjan. Bądźcie więc 5:1. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus nas, was umiłował i samego siebie wydał za nas, uwaga, w ofierze i dani na wdzięczną wonność Panu, tak? A więc jest tutaj właśnie to nawiązanie do tej ofiary, do tej wdzięcznej woni dla Pana. Chrystus się wydał, tak? I teraz, moi drodzy, tam list do Hebrajczyków, przestałem tym 10 rozdziałem raz na zawsze i tak dalej, uobecnienie, że my tam robimy jakieś szpagaty, prawda, z tym uobecnieniem, tak? Chrystus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę, tak? Czyli tą ofiarę składajcie na moją pamiątkę. Tą pamiątkę czyńcie jako ofiarę, tak? Jak żeśmy widzieli w Księdze Kapłańskiej. Rozdział 10, wiersz 9. Następnie powiedział, oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwaj jedną ofiarę, aby ustanowić inną. No i jakoś protestanci kiedyś już by zadali sobie to pytanie, pastorze Chojecki, może by tam pastor tutaj odpowiedział, jaką tę ofiarę ustanowił Chrystus? Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Tak. I ta raz na zawsze złożona ofiara została nam dana do składania. My nie składamy innej ofiary, my nie ponawiamy ofiary Chrystusa, tak żeby Chrystus 30 tysięcy razy umierał, tylko ta jedna ofiara, którą złożył Chrystus, została dana Kościołowi do spełniania, do składania. I ta jedna ofiara, którą złożył Chrystus, uobecniana jest tą ofiarą ustanowioną. Usuwaj jedną ofiarę, tę ofiarę starotestamentową, która, jak wiemy, nie mogła zgładzić grzechów, tak? I ustanawia inną. Na mocy tej woli, tak? Uświęceni jesteśmy. Czyli ta jedyna ofiara, którą Chrystus dokonał na Golgocie, została nam powierzona do urzeczywistniania, do uobecniania. Jeżeli raz złożył ofiarę, tak, pięknie, to dlaczego święty Piotr w drugim liście pisze, że jesteśmy kapłanami do składania duchowych ofiar, tak? To albo składamy ofiary,
albo ich nie składamy, bo Chrystus złożył ofiarę raz na zawsze. Święty Paweł, 12 rozdział listu do Rzymian. Wydajcie ciała wasze w ofierze jako rozumną służbę Bogu, tak? Mówi o tym, pisze o ofierze. Naśladujcie Chrystusa, Efezjan 5:1, cośmy czytali. Chrystusa, który się ofiaruje, tak? W tym go mamy naśladować. Dlaczego mamy się ofiarować, skoro Chrystus raz na zawsze złożył ofiarę? A mamy tylko ją wspominać. A święty Piotr mówi, że jesteśmy budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlaczego mamy składać te ofiary? W ogóle jakakolwiek ofiara. Przecież Chrystus ją złożył i wy jesteście słodko pierdzący, nic nie ofiarujący, tak? To dlaczego święty Piotr pisze o ofierze? Że zostaliśmy ustanowieni kapłanami do składania ofiary. Jako wyraz naszej rozumnej służby Bogu. 15 rozdział listu do Rzymian. Głosimy Ewangelię poganom, aby stali się ofiarą. Po co się mamy stawać ofiarą, co? Przecież Chrystus złożył jedną ofiarę i co? To mamy dokładać do ofiary Chrystusa, ubaczamy krzyżowi. To powiedzcie, że święty Piotr zarzuca bluźni przeciwko ofierze krzyżowej i ze świętym Pawłem, bo mu piszą, że mamy jakieś ofiary składać. To albo Chrystus złożył raz na zawsze i my nic nie robimy, albo uczestniczymy w ofierze Chrystusa. Uczestniczymy w ofierze Chrystusa. Święty Paweł pisze, dzięki niej jesteśmy z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan, sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej, po to, by poganie stali się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Duchem Świętym. Czyli nasze uświęcenie według duchowości prawdziwej, biblijnej, apostolskiej i rzymskokatolickiej dokonuje się przez bycie ofiarą przyjemną Bogu i w ten sposób Duch Święty nas uświęca, tak? I ta nasza ofiara uświęca nas w jedności z najświętszą ofiarą Chrystusa. Nie ma uświęcenia przez ofiarę Chrystusa, jeśli się w niej uczestniczy, jeśli się w niej nie uczestniczy. Uświęcenie przez ofiarę Chrystusa dokonuje się i może się dokonać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy stajemy się uczestnikami tej uświęcającej, najświętszej ofiary raz złożonej. Pastor Chojecki się wyśmiewa, tajemnica wiary. Tak, tajemnica, bo Boże dzieła przerastają nasze rozumki i pojmowanie. Ale luterskie i kalwińskie, prawda, sekciarstwo jest czysto racjonalne. Nie rozumiemy, no to trzeba przekręcić, tak? Bo jest napisane raz na zawsze, więc raz na zawsze. Bez zrozumienia głębi. Po co się mamy ofiarowywać? Po co święty Paweł pisze, że poganie się mają stawać przyjemną Bogu ofiarą? Po co? Przecież Chrystus się ofiarował raz na zawsze, tak? To albo wy kłamiecie, albo święty Paweł ze świętym Piotrem. No ja przypuszczam, że oni mówią prawdę. Wy jesteście oszustami, pastorze Chojecki. I całe to KNP, i całe te wszystkie kościoły po bramach. Kościoły oczywiście w ogromnym cudzysłowie. No i fragment, na który też żaden z protestantów się nie poważył. Prawda? Jakżeśmy kiedyś sobie to zadawali. Czy mamy to tylko w sobie tak wspominać, że o, Chrystus sobie cierpiał i my sobie tam połamiemy chlebek z Tesco i winiaka i po faworkach, tak? No nie. 13 rozdział listu do Hebrajczyków. Zacznijmy sobie od 10 wiersza. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. Ołtarz mamy, z którego się spożywa. A duchowe ołtarze, serce i tak dalej. No to pokażcie mi, że tu chodzi o duchowy ołtarz. Czy o jakiś ołtarz z nieba. Ciała bowiem tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni jako ofiarę przebłagalną, pali poza obozem, tak? 12. Dlatego i Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud,
poniósł mękę poza miastem. 13. Również i my wyjdźmy do niego poza obóz, dzieląc z nim jego urągania. W jaki sposób, pastorze Chojecki, cały twój kościół KNP wychodzi poza obóz, dzieląc urągania z Chrystusem? A no właśnie, jest to uczestnictwo w Eucharystii. Jest to bezpośrednie nawiązanie do ofiary Chrystusa, bo mówi o ołtarzu, mówi o krwi Chrystusowej, tak? W kontekście wcześniej krwi zwierząt, tak? Bo mu pisze to do Żydów, tak? Więc wyjaśnia im ofiarę Chrystusa w kontekście ofiar Starego Testamentu. A więc bezpośrednio tu nawiązuje do Eucharystii i do naszego uczestnictwa. Wyjdźmy, dzieląc z nim jego urągania. Jak dzielicie wasze urągania z Chrystusem? My to robimy w świętym rzymskim kościele apostolskim, od Chrystusa i apostołów, który się wywodzi właśnie przez Najświętszą Eucharystię. Bo tak jak Chrystus, zobaczmy, tutaj nie pisze w czasie przeszłym, o, że my sobie wspominamy, łamiemy się chlebkiem i wspominamy, jak to Chrystus cierpiał za obozem, tak? Bo wy to robicie. Tu jest czas nawet przyszły, taki rozkazujący, wyjdźmy, tak? Wyjdźmy do Niego, do kogo? Do Chrystusa, poza obóz, tak? Dlatego Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł mękę poza obozem, tak? Poniósł mękę, koniec, dokonało się raz na zawsze, tak? A święty autor pisze, wyjdźmy i dzielmy z Nim te urągania, które On poniósł poza obozem. Co to jest? Ofiara Golgoty. Ofiara Golgoty i o tym pisze autor. Pisze o ołtarzu, o krwi i o naszym uczestnictwie w Najświętszej Ofierze. A nie w pamiętaniu, pierdzieć się gdzieś po bramach, po sektach. O, no Chrystus umarł 2000 lat temu. No nie. Kapłańska, drugi rozdział. Ofiara jest pamiątką. Pamiątka jest ofiarą. No i oczywiście wcześniej na zakończenie 12 rozdział, że przystąpili do miasta Bożego, tak, i wiersz 24, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Na jakich waszych zebraniach dostępujecie pokropienia krwią? W świętym rzymskim kościele apostolskim jest to Eucharystia. Gdzie jest krew Chrystusa? Gdzie macie pokropienie krwią, jak wy nie wierzycie w krew Chrystusa? A my jesteśmy kropieni, tak kropieni, że nie kropieni. Czekam na merytoryczne odpowiedzi. Przestańcie powtarzać, bo to już jest po prostu prostackie z waszej strony. Raz na zawsze. My to wiemy i wierzymy w to. Tylko, że ta raz na zawsze ofiara Najświętsza się uobecnia. To jest ta tajemnica, której do końca nie pojmiemy. Bóg jest większy od naszych muszczków razem wziętych i trzeba pewne rzeczy brać na wiarę, a nie na czysty, racjonalne myślenie, które wysiada przed Bogiem, a wy tym jesteście. Jesteście ofiarą racjonalizmu i kultu rozumu. Pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze raz wszystkich pozdrawiam. Moi drodzy, Najświętsza Eucharystia, ciało Chrystusa, osoba Chrystusa w chlebie. Wielki ajwaj. Moi drodzy sekciarze, kochani, tak ciężko wam jest uwierzyć w to, że Bóg staje się chlebem. A wierzycie w to, że nieuchwytny Duch Wszechpotężny Bóg staje się ciałem? Jesteście tacy jak faryzeusze. Kiedy Chrystus im dał do zrozumienia, że jest równym Bogu, tak, za co chcieli go ukamienować, tak, albo to syn Józefa, nie? Jak on taki może być? Brali go za zwykłego śmiertelnika. A był taki? No nie.
A wy teraz plujecie, o, chipsa macie, ciastuczkowego bożka macie, tak? Wy reagujecie na Eucharystię w taki sposób, w jaki Żydzi reagowali na to, kiedy Chrystus dał im do zrozumienia, że jest Bogiem. Alergia, nienawiść, trzeba go ukamienować, diabła ma. A wy co robicie? Eucharystia, bluźnierstwo, diabelstwo, niebiblijne, diabeł. Jeżeli wierzycie w to, że Chrystus, nieskończenie potężny, wszechpotężny duch, staje się człowiekiem jak każdy z nas, z rękami, z nogami, z głową, z uszami i z fizycznymi potrzebami, z fizjologicznymi również, to dlaczego nie wierzycie w to, że ten sam Bóg może stać się chlebem, by nas karmić? Co? Że Bóg poszedł krok dalej, z tajemnicy wcielenia do tajemnicy Eucharystii. Co? Jak to jest? Alergię macie na Chrystusa w najświętszym chlebie, jak Żydzi na Boga w ciele, nie? A to jest to. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, tak? Ja jestem chlebem żywym, tak? Żywy chleb. I tym chlebem jest jego ciało. I później Jezus mówi, to jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli właśnie przodkowie pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki, ale tu wcześniej. Kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie, tak? A więc widzimy, że Chrystus utożsamia się. Ja jestem chlebem. Ja jestem chlebem. I chlebem, który ja wam dam, jest moje ciało. Więc mamy wszechpotężnego Boga, duchowy, który jest duchem. I ten jeden Bóg, duch wszechpotężny, odwieczny, mówi, ja jestem syn człowieczy, staje się człowiekiem, tak? I ten sam wszechpotężny Bóg przestanie się człowiekiem, staje się też chlebem. Co, zakażecie mu? I teraz takie dywagacje, transubstancjacje, że materia taka i to są takie, wybaczcie, pierdy tego profesora. Bo czy Boga można właśnie zamknąć w jakichś prawach fizyki, które rządzą światem, tak jak tam pan Jurga coś ja w Steinach pisał, jakieś tam encyklopedie i jakieś tam pierdy o wymiarach. A Boga w wymiarach zamykać. Weźcie sobie pod spych tą budę. To jest obsrany, za przeproszeniem, wychodek, takie podejście do Boga. Jakieś Einsteiny, prawa fizyki, tu jakieś... Weźcie to wszystko, to znaczy to wszystko jest warte tego, żeby to pod spych. Jak obsrany wychodek. Dokładnie tak. Bo Bóg prawa fizyki je stworzył, ale tak naprawdę to może je łamać. I kto mu zakaże? Mało to razy w Piśmie Świętym prawa fizyki zostały zawieszone? Jak Mojżesz wygrał bitwę z Amalekitami? Czyż nie dlatego, że Bóg przedłużył dzień, wstrzymał ziemię?
No. I dzięki temu wygrał? To jak to wstrzymał ziemię? No, panie profesor Jotkowski, panie pastorze, dawać tu jaki wykład naukowy, że tak zatrzymał, że nie zatrzymał, bo nie zatrzymał, ale się stało, ale właśnie i to jest pogaństwo, tak? No, dawać tam jakieś wykłady. Chrystus chodził po wodzie. Normalne to jest? Prawo fizyki? No nie, 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 to nie jest normalne. Więc Chrystus rządzi tym światem. I wstawanie go, i podważanie tego i dzieła Chrystusa, używając jakichś praw fizyki, no to właśnie to jest tyle warte, co bo skoro jest to nauka o transubstancjacji, prawda, że widzimy jedno, a tą rzecz, którą widzimy, jest inna, to żeby to zrozumieć, to nie należy się kierować prawami fizyki, bo wtedy wyjdzie to, co wyjdzie, czyli wychodek z fekaliami, podspych zresztą i całe te wymysły profesora Jotkowskiego, które powtarza pastor Chojecki, podspych. Bo jest fides et ratio, wiara i rozum. I pewne rzeczy trzeba przyjąć na wiarę. A co jest istotą nauki o transubstancjacji? To, co Chrystus wziął w wieczerniku. No to jest akurat kola. Mówi, to jest krew moja. Koniec. Ja wierzę Chrystusowi, który mając chleb, mówi, to jest ciało moje. Który mając wino, mówi, to jest krew moja. I ja w to wierzę, bo Chrystus to powiedział. A podważanie profesorków, pastorów i te wszystkie teoryjki, to albo wierzycie słowom Chrystusa, albo nie wierzycie, albo tak wierzycie, że to jest Jego ciało, że to ciało jest jednak takim ciałem, które jednak nie jest ciałem, ale w tym byciu ciałem jest jednak wiarą w Chrystusa, tak? No właśnie. Jeśli wszechpotężny Bóg stał się ciałem i ludzie go chcieli ukamienować za to, że dawał im do zrozumienia Chrystus, że jest Bogiem, reagowali nienawiścią, która zaprowadziła Chrystusa na krzyż, to wy jesteście dokładnie takim samym odbiciem faryzeuszów, tych faryzeuszów, kapłanów, którzy z alergiczną nienawiścią działacie, że ten sam Chrystus staje się chlebem. Oby was ta nienawiść nie zaprowadziła w przeciwnym kierunku, niż myślicie, że się kierujecie. Pozdrawiam.